Ponad 300 gołębi pocztowych zaprezentowali hodowcy na wystawie okręgowej w Kolnie. Wystawa to okazja do spotkania hodowców gołębi z całego regionu. Gołębie pocztowe to sekcja kolneńska, liczy około 25 hodowców. Są to pasjonaci, no i wielbiciele gołębi pocztowych, w ogóle jako ptaków, ale również jako ptaków użytkowych, można powiedzieć, bo kiedyś gołąb był no, takim narzędziem, które wykorzystywano przy komunikacji się. Tak? Mamy tutaj gołąbki, również z sekcji kolneńskiej, które przez 8 czy 8,5 godziny pokonują 800 kilometrów, tak? Z Niemiec są wypuszczane. Gołąb jest to ptak, który pamięta swoją główną siedzibę, skąd został wypuszczony, i do niej wraca. I takie gołębie, które robią to bezbłędnie i najszybciej, są najwyżej oceniane. Ale same piękno, sam widok tych gołębków bardzo raduje. I cieszę się, że dzisiaj w Kolnie mamy wystawę Podlaskiego, Białostockiego, Wojewódzkiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych. Bo proszę zobaczyć, ile jest ludzi, jakie jest zainteresowanie. Przy okazji jest tutaj licytacja jednego z gołąbków na cel dobroczynny, na pomoc w leczeniu chorej dziewczynce. To bardzo cieszy, że mamy tylu gości, że tylu hodowców zechciało do Kolna przyjechać, a i budzi to zainteresowanie wśród naszych mieszkańców, bo bardzo wiele osób jest zwiedzających tę wystawę po prostu. Oddział kolneński zrzesza ponad 30 osób, pasjonatów hodowli gołębi pocztowych. One latają w kategoriach. Kategoria A to jest od 100 km, tam przykładowo do 300 km, później jest kategoria B, która jest od 300 do 500, i później C od 500 do 7, powyżej 500 km. Co roku organizowany okręg nasz, bo to jest okręg Białystok, organizuje wystawę. I okręg nasz podzielony jest na 7 oddziałów. I co roku któryś z tych oddziałów bierze udział. No w tym roku akurat bardzo miło nam jest właśnie z tego powodu, że to miejsce ma tu akurat u nas, nigdy tego nie było. No i jesteśmy z tego powodu bardzo zadowoleni. Akurat po prostu okręg wybrał naszych hodowców, nasze miasto do tego, żeby reprezentować okręg. Myślę, że powodem tego to było położenie nasze, bo to jest tak środek mniej więcej tego okręgu. W Kolnie Związek Hodowców Gołębi działa już ponad 30 lat. Lata 80. było po prostu duże zapotrzebowanie tutaj wśród miłośników gołąbków pocztowych o wydaniu sportowym, bo to trzeba podkreślić, ta pasja takich wyścigów. I to spowodowało, że spotkanie założycielskie, podjęto decyzję o zawiązaniu sekcji Kolno, oddział Łomża. I ruszyliśmy do tej przemiłej zabawy. Początki były jak zwykle bardzo trudne. Nie było tak jak teraz elektronicznych systemów do rejestracji, zwykłe zegary, które ciężko też było pozyskać. Niemniej zapał był tak ogromny i ta myśl właśnie współzawodniczenia tak nas tutaj dopingowała, że przetrwaliśmy te wszystkie trudne lata. Dzisiaj naprawdę to ten sport już jest w wydaniu niezwykle wysokim. Ja oczywiście przez 30 lat pracowałem na rzecz tej sekcji. Teraz się cieszę, że mam właśnie tutaj w koledze Sławku Stachelskim i w całym zarządzie doskonałych kontynuatorów tego przemiłego współzawodnictwa. I muszę powiedzieć, że Kolno, mam satysfakcję osobistą. W chwili obecnej jest jedno z liczących się w okręgu i nie tylko. Mamy tutaj mistrzów okręgu. Ja kiedyś zdobywałem, teraz młodsze roczniki już właśnie zyskują wspaniałe wyniki okręgu, rejonu. Tutaj kolega Sławek w tym roku bardzo dobry też wynik wykręcił w regionie, gdzie jest już kilka tysięcy hodowców. Pierwsze miejsce zająć. To jest naprawdę ogromny wyczyn. Chylę czoła dla tego dokonania. No i powiem tyle, że miło, że to się nadal rozwija. Bolączką jest to, że młodych
roczników jest trochę za mało, ale dalej nas to cieszy mimo upływu lat i chcemy się w to dalej bawić. Wystawa była okazją do zaprezentowania gołębi osiągających najlepsze wyniki w lotach długodystansowych. W czasie wystawy przeprowadzona została licytacja gołębi, z której część dochodu została przeznaczona na leczenie chorej Zosi. Tutaj właśnie licytowana jest aukcja, licytowane są gołąbki dla Zosi i te pieniążki na pewno przeznaczymy na intensywną rehabilitację naszej córeczki. Zosia jest dzieckiem, którym lekarze z Centrum Zdrowia Dziecka diagnozują bardzo rzadko chorobę genetyczną i tak jak mówię, cały czas potrzebuje rehabilitacji. Najważniejsze dla niej są turnusy rehabilitacyjne. Właśnie ostatnio z takiego wróciłyśmy i Zosia po tym turnusie zaczęła siedzieć. Także za to, że ktoś o nas pomyślał i panowie licytują tutaj te gołębie, z całego serca dziękujemy. Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych w całym kraju zrzesza ponad 40 tysięcy członków.